Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com, vlog. W zasadzie wolałbym oczywiście zrobić go gdzieś tam w lesie i tak dalej, ale nie było dzisiaj jak urwanie głowy. Miałem zrobić dwie degustacje jeszcze tak, żeby na zapas były, ale zmieniłem zdanie. Zaraz Wam powiem dlaczego. Kilka spraw. Dlatego formuła vlogu jak najbardziej tutaj jest ten. Po pierwsze, oczywiście poznańskie targi piwne zaczynają się w czwartek, piątek, sobotę. Myślę, że chyba w sobotę mnie nie będzie. Nie wiem jeszcze, ale będę w czwartek i piątek, aczkolwiek głównie jadę do Poznania w charakterze szefa jury konkursu piw rzemieślniczych KPR i w związku z tym będę zajęty. A ponieważ nie będziemy sędziowali na terenie targów, dlatego że no, rodziło to pewne problemy, szczególnie, że my zaczynaliśmy wcześniej rano sędziowanie, w tym czasie się rozkładały stoiska, na hali był hałas bardzo duży, troszkę nie za ciepło było, bo przez te wrota tam wjeżdżały poszczególne browary z piwem, z jakimiś takimi rzeczami, więc teraz będziemy sędziowali w naprawdę luksusowych warunkach hotelowych. Konkurs jest największy, jaki był do tej pory. Zgłoszonych było ponad 500 piw. Prawdopodobnie ileś tam odpadło, bo to bardzo często jest tak, że po prostu browary wysyłają, a potem dochodzą do wniosku, że a jednak tego nie wyślemy, jednak tego ten. Także prawdopodobnie ten, ale myślę, że około 500 piw mamy. Powiem szczerze, nie wiem ile tam ma konkurs na Chmielakach, albo chyba konkurs na Chmielakach może się równać z naszym, ale to nie jest profesjonalny konkurs ten na Chmielakach, a nasz jest. 32 sędziów. Niestety w ostatniej chwili troje mi się wysypało, ale szybko znaleźliśmy następców, mamy sędziów rezerwowych, także nie ma problemu, konkurs jest niezagrożony. 42 kategorie, z czego 40 piwnych. W związku z czym zaczynamy sędziować już jutro, w środę. Czwartek cały dzień sędziowania, piątek trochę krócej. No i w związku z tym na targach się pojawię wieczorem w czwartek. Myślę, że może jakiś live stream się uda zrobić z targów, zobaczymy jak będzie chodziło. Natomiast w piątek na pewno będzie transmisja na moim kanale, na blogu, ale robiona przez zaprzyjaźnionego tutaj profesjonalistę Huberta, który nam to wszystko zrobi. Ja będę brylował na scenie, mam nadzieję, a on zapewni, że nie będzie żadnych zwiech, także jakość będzie, mam nadzieję. Także na targach będzie mnie można łapać w czwartek wieczorem. Myślę, że po godzinie 18 to najwcześniej, czy gdzieś koło może nawet 19. No i w piątek po ceremonii wręczenia nagród, czyli pewnie gdzieś po 21.30. Myślę, że tak powinniśmy zakończyć ceremonię wręczenia nagród. Od 20 do 21.30 tak myślę, że nam zejdzie, bo medali będzie, mam nadzieję, wór. Dużo browarów nagrodzonych. No zobaczymy. Naprawdę konkurs nam się pięknie rozwija, mamy sporo browarów zagranicznych, piwa, głównie za sprawą sędziów, którzy u siebie po prostu promują konkurs na zasadzie jakby wzajemności, ponieważ sporo browarów ja zachęciłem do wystawienia piw w Portugalii, to mamy sporo piw portugalskich, mamy piwa z Holandii, z Panamy będą piwa w konkursie, brat Kraus przywiózł piwa, które uważał i wystawi do konkursu, także można powiedzieć, że mamy ogólnoświatowy zasięg. Zobaczymy jak będzie, zobaczymy jak wypadną nasze piwa chociażby w konfrontacji z browarami portugalskimi. Dwa lata temu była Maldita, rok temu chyba nie startował ten browar, a teraz będziemy mieli chyba 5 czy 6 browarów portugalskich, także no podejrzewam, że jakieś tam medale mogą zdobyć. Ale to jesteśmy na to otwarci i bardzo, bardzo się ucieszymy. Zresztą już medale zagraniczne browary zdobywały. Zdobył browar
browar Hope z Holandii, z którym współpracuje Derek Walsh. Także będą sędziowie, zaczynamy sędziowanie jutro. To powiedziałem, kiedy mnie można łapać. W sobotę, jeśli bym miał niedosyt festiwalu po tym wszystkim, to może się pojawię, ale raczej podejrzewam, że wątpię, bo będę podejrzewam zryty jak koń po westernie po tym całym KPR-ze. Z ciekawostek dostałem z Samsunga na testy Galaxy Note 8. Note 8. No spoko. Generalnie to jest tak, że pod tym filmem, gdzie ja jechałem samochodem, znaczy ten odcinek, w którym ja tam mówiłem, że ten iPhone to skończony i że się zastanawiam, jaki telefon kupić i tak dalej, jakiś tam jeden z widzów wrzucił na Twittera, oznaczając Samsunga, że pomóżcie gościowi podjąć decyzję dobrą, nie? No i Samsung zaproponował, że mi przyśle do testów Galaxy S8. Znaczy ja stwierdziłem, że S8 w ogóle bez sensu, bo ja wiem, jaki to jest telefon, natomiast chętnie bym sprawdził Galaxy Note 8, dlatego że ja zawsze chciałem ten telefon z rysikiem, ale zawsze mi się wydawał za duży. I doszedłem do wniosku, że być może ja tego rysika w ogóle nie będę wykorzystywał, a telefon będę miał za duży. Poprosiłem o case, żeby go nie uszkodzić, bo ja go mam na 2 tygodnie, mam go oddać w stanie, prawda, takim, jakim dostałem. Notabene nie jest to stanówka sztuka, bo ma już tutaj kilka rysek. Co gorsza, ma ryskę na aparacie, co prawda nie na obiektywie, ale jest to niepokojące dla mnie. Tutaj już powinno być takie szkło, że nie powinno się rysować. Czyli to oznacza, że tak naprawdę ten telefon bez case'a, czy w ogóle jakikolwiek telefon bez case'a jest bez sensu. Mamy tutaj ten rysik. I generalnie fajnie się nim pisze. Fajnie się nim tutaj ten, chociaż nie miałem jeszcze czasu się pobawić. No to jest niestety tak, że od razu rozpoznanie w boju, czyli dzwonienie, odpowiadanie sędziom, jak tam mają dotrzeć do hotelu i tak dalej, więc nie ma czasu na zabawy, tylko po prostu musi działać. A dlatego robię to w ten taki sposób, troszkę na łapu-capu, dlatego że po prostu przestał mi działać iPhone, to znaczy przestał dzwonić. Nie może znaleźć sieci. Znaczy wszystko działa przez Wi-Fi, wszystkie apki działają, przez telefon nie działa. Notabene robiłem wszystko, łącznie z przywracaniem systemu, tryb DFU, recovery, twardy reset, reset ustawień sieciowych. Niektóre rzeczy pomagały na 15 minut i potem znowu gubił te ustawienia. Także on pójdzie sobie do naprawy, jak wrócę z KPR-u. A tymczasem przez 2 tygodnie będę testował Galaxy Note'a. Ja muszę powiedzieć, że troszkę Samsung tutaj przegrał sprawę, bo ja już byłem najarany na Note'a i ja bym pojechał i go kupił. A teraz nie wiadomo, może być tak, że po prostu stwierdzę, że jednak nie, że jednak coś mi tutaj nie leży. Notabene miałem śmieszną sytuację, bo nie potrafiłem z niego zadzwonić. Nie wiem, czy coś źle przyciskałem, ale wchodziłem w kontakty, przyciskałem, mówię, no nie dzwoni, nie dzwoni no. Najważniejsza rzecz w telefonie, nie dzwoni. Ale potem się okazało, że jakoś chyba źle przyciskałem i jak się dobrze przyciśnie, to już dzwoni. No i jest, tutaj to jest takie bajeranckie, taki bajerancki case. Ja nie cierpię takich case'ów otwieranych, ale ten jest bajerancki, bo on ma tutaj wyświetlacz, nie? On pokazuje tutaj godzinę, pokazuje na przykład, jak ładuje się bateria, to pokazuje, ile jest naładowane i tak dalej, więc no niezły bajer, ale mówię, nie cierpię case'ów otwieranych, także na pewno takiego sobie nie zostawię, zwłaszcza, że no jak tu robić live stream z takim case'em? Będę musiał go wyciągać z tego case'a, co nie do końca mnie cieszy. Mam nadzieję, że oddam w całości ten telefon. I co? I na pewno się podzielę się wrażeniami. Jak będzie źle, to też Wam powiem, że było źle. Jak będzie dobrze, to po prostu kupię taki i taki będę używał. Co jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Chciałem Wam powiedzieć, że jest november, czyli listopad i akcja Movember, czyli wszyscy zapuszczają wąsy. Ale to zapuszczanie wąsów nie jest tak, żeby zapuszczać wąsy, tylko ono jest po to, żeby skłonić mężczyzn do badań.
Zaczęło się od badań na raka prostaty, potem doszły badania jąder, bo tak naprawdę rak prostaty to grupa jakby zagrożenia się zaczyna chyba od 50 w górę i rzeczywiście po 50 należałoby wykonywać te badania regularnie. Natomiast do 20, do 30 większym zagrożeniem jest rak jąder i zachęcają właśnie w ramach tego miesiąca do samobadania. Czyli po prostu, żeby sobie tam wszystko sprawdzić, czy nic nie boli, nie ma jakichś zgrubień, grudek i takich rzeczy, których tam nie było albo być nie powinno. Notabene będzie taka akcja na poznańskich targach piwnych, że będzie można sobie zbadać jądra w sobotę u lekarza. Także jest to, myślę, że po kilku piwach może być ten, dawaj, co ja nie pójdę, ale zachęcam. Zachęcam ponadto do skorzystania z promocji listopadowych na badania krwi. To znaczy można sobie, podejrzewam, że w wielu różnych firmach, ale ja akurat byłem w diagnostyce i tam jest taki rabat, że za pół ceny możecie sobie wydrukować kupon ze strony, idziecie i badania, które normalnie by kosztowały 199 zł, płacicie 99 i robicie sobie, tam jest morfologia, różne takie rzeczy. Zrobiłem badania. Wyniki nie wyszły jakieś super, to znaczy no niestety próby wątrobowe wypadły troszkę słabo, troszkę się na czerwono zapaliły, cukier też wyszedł. Także myślę, że może ten Ragnar wczoraj to nie był dobry pomysł przed badaniami. No ale nic, trzeba się wziąć za siebie, trzeba ograniczyć picie, także dzisiaj niestety stwierdziłem, że degustacji nie będzie, będzie za to, mam nadzieję, na festiwalu. No już co by się nie działo, to już na festiwalu będzie degustacja. To by było wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was na targi, poznańskie targi piwne na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu od czwartku do soboty. Zapraszam Was do śledzenia live streamów, które mam nadzieję z targów się pojawią. Zapraszam do śledzenia relacji z wręczenia nagród. Mam nadzieję, że będzie się działo i że będzie naprawdę grat medali. Zresztą zawsze jest. W zeszłym roku kraftem roku zostało piwo z Olbrachta. Zobaczymy, jakie piwo zdobędzie ten tytuł w tym roku. Co jeszcze? No mówię, jeżeli ktoś będzie potrzebował jakiś autograf czy zdjęcie, to niestety tylko wieczorem w czwartek i późnym wieczorem w piątek. Dlatego, że naprawdę roboty przy KPR-ze jest multum. I ja już tym KPR-em żyję od iluś tam może i tygodni. I będę żył jeszcze następne dwa, dopóki ostatniej metryczki nie roześlę do browarów. No, ale myślę, że warto, bo naprawdę jest to gruba sprawa. Gruba sprawa, KPR naprawdę najprostszym sposobem, żeby zyskać, podnieść renomę konkursu, jest po prostu duża frekwencja. I to udało nam się osiągnąć w tym roku. Myślę, że z każdym rokiem będziemy bili kolejne rekordy. Grono sędziów jest naprawdę świetne. Mamy sędziów z Ameryki, z Panamy, też z Ameryki, bo to brat Kraus, z Korei Południowej, ze Szwecji, z Niemiec, z Holandii. Niestety nawet musiałem niektórym sędziom odmówić, bo już nie było miejsc. No, także badajcie się w listopadzie, wykorzystajcie te wszystkie promocje i rabaty i zapraszam Was na poznańskie targi piwne. Do zobaczenia, cześć.